gdy idziesz plantami postaci przed nami tych, co tu bywali. Luz, biegów luz, krakowski blues. Witam Państwa serdecznie w Piwnicy pod Baranami, gdzie odbędzie się niebywały koncert. Mam ze sobą tutaj organizatora koncertu, pana Marka Michalaka, który jest fuzjonistą Jazz Band Ballu już od wielu, wielu lat, chyba od początku nawet. Nie, od początku, ale od wielu, wielu 42 lat. 42 lata, no to też dosyć długo. Więc koncert poświęcony jest Andrzejowi Marchewce, który jest bardzo chory, więc prosiłbym Marka o powiedzenie paru słów, dlaczego, po co i na co. Inicjatywa powstała z konieczności, można powiedzieć, ponieważ nasz bardzo schorowany, zasłużony kornecista, założyciel zespołu Bill Street Band w Krakowie, no w tej chwili, jak to się mówi, przenosi się ze szpitala do szpitala i najlepiej by było, gdyby gdzieś wylądował w jakimś, może nie domu starców, ale w jakimś ZOL-u, czyli zakładzie opieki leczniczej, ponieważ jest bez środków do życia i udało nam się dzięki, no powiedzmy, tej możliwości, jaką mają media, czyli tradycyjnie Radio Kraków, jak również internet, zebrać sporo fanów Andrzeja Marchewki, jak również no, przy okazji fanów tych zespołów, które wystąpiły na tym koncercie. I jestem ogromnie wdzięczny za to, że ten wieczór, mimo że Andrzej Marchewka się nie pojawił, ale ma takie zasługi, które no, nie da się wymierzyć w jakiejś dowolnie wybranej skali. Na pewno Andrzej, który otrzyma płytę, oczywiście naszą płytę z Telewizji News, będzie szczęśliwy, że... Tak, będzie miał tak zwanego kopa, żeby wrócić na scenę. Żeby wrócić trochę do zdrowia, a może i na scenę. No. Obiecał mi to dzisiaj, powtarzam jeszcze raz, nie poddaję się. Powiem tylko, że jego zespół zarejestrował fragment ścieżki muzycznej do filmu Wabank. Powiedzmy, Marku, a kto dzisiaj wystąpi? Udało się tym, którzy byli obecni i zdrowi, a też mają niezły staż wiekowy, zagrał Boba Jazz Band, nomen omen założyciel zespołu Jazz Band All Orchestra, który wystąpił na koniec, na finale tego koncertu. I był jeszcze kolejny zespół, w którym no ja odegrałem jakąś rolę przy organizowaniu tego zespołu w 1968 roku razem z Andrzejem Jakubcem. Niech zgadnę, Old Metropolitan Band, tak? Brawo, pan zgadł, pan wygrał fortunę. Kluczyki do poloneza. No, w każdym razie zagrali właśnie Old Metropolitan Band, Boba Jazz Band i Jazz Band All Orchestra. Jak to się mówi po naszemu, podziało się. W Piwnicy pod Baranami jazz był, jest i będzie. A teraz zapraszamy Państwa na jazzowy koncert poświęcony, bardzo dobrych kapel, poświęcony Andrzejowi Marchewce. Tak jest. Mam przyjemność przedstawić
jeszcze raz założyciela zespołu, oryginał od 1962 roku przy fortepianie Jean Bobin. One, two, three, four. Blues Warrior.